Witajcie w szóstym odcinku IT na luzie. Dla wielu z Was czas wakacji to najlepsza pora na wyjazdy i podróże. Nie zawsze mamy możliwość zabrania ze sobą dużego komputera, dlatego najlepszym towarzyszem letnich wojaży może okazać się tablet. Dziś chciałbym pokazać Wam kilka praktycznych aplikacji, które pomogą, jeśli podczas wyjazdów zapragniecie nadrobić ostatnie odcinki ulubionego serialu lub obejrzeć jakiś film. Zapraszam! Pierwsza propozycja to MX Player. Aplikacja bez konieczności instalacji dodatkowych kodeków odtwarza najpopularniejsze formaty plików, takie jak AVI, MKV, WMV, RMVB, MP4 i wiele innych. Podczas oglądania filmów możemy skorzystać z wygodnych gestów, które pozwolą nam powiększyć lub zmniejszyć obraz, a także pogłośnić dźwięk lub zmienić jasność obrazu. MX Player bez problemu poradzi sobie również z napisami w najróżniejszych formatach. Zakładając, że w pamięci Waszych urządzeń mobilnych nie zawsze znajdują się filmy, które akurat macie ochotę obejrzeć, warto sięgnąć po aplikacje, które odtworzą nam materiały wideo prosto z sieci. Jeśli chwalicie sobie proste rozwiązania, warto przyjrzeć się z bliska aplikacji Filmow. Umożliwia ona dostęp do filmów znajdujących się w zasobach serwisu cda.pl. Jeśli dobrze poszukacie, oprócz krótkich filmików znanych z YouTube'a, bez problemu znajdziecie tu również znane kinowe hity. Jeśli zbiory plików wideo z cda.pl nie są dla Was wystarczające i nie przeszkadza Wam brak polskich wersji językowych w filmach, warto sięgnąć po aplikację MovieTube X. Filmy są tu podzielone na kategorie, które ułatwią Wam odnalezienie pożądanych produkcji. Aplikacja posiada historię oglądanych obrazów, a także możliwość dodania ich do ulubionych. Wybrane filmy możemy odtworzyć za pomocą MovieTube X lub obejrzeć je w serwisie YouTube. Jeśli korzystacie z innych aplikacji pozwalających oglądać filmy z pomocą tabletu lub smartfonu, podzielcie się nimi w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku.